Sytuacja w oświacie nie jest łatwa, Państwo o tym wiecie, szczególnie w zakresie wynagrodzeń i godnego poziomu. Mamy wiele problemów, myślę, że sobie z tym poradzimy, ale nie o tym dzisiaj mowa. We wszystkich sprawach, jak Państwo wiecie, zabieramy głos, staramy się wpływać na rozwiązywania, które będą służyły nam, nauczycielom, jak również uczniom. Pamiętamy, że dbanie o siebie to nie jest luksus, a priorytet. Gdy dajemy sobie, to nie zabieramy innym. Życzymy Wam, drodzy pedagodzy, abyście zawsze pamiętali, że jesteście niepowtarzalni, nietuzinkowi, wartościowi, że macie mnóstwo zasobów i ogromny potencjał, a Wasz wpływ na dzieci i młodzież jest przeogromny. Robicie wspaniałe rzeczy. Pomagacie, uświadamiacie innym, co nie jest uświadomione. Towarzyszycie w rozwoju i wspieracie. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim moim kolegom i koleżankom, wszystkim nagrodzonym, dedykuję takie mądre słowa, które powiedział Jan Paweł II. Dzieci należy rozpieszczać, nie rozpuszczać. Dlatego nauczycielu, bądźmy delikatni, okazujmy zrozumienie, ale stawiajmy przede wszystkim jasne wymagania i koniecznie bądźmy sprawiedliwi. Bo to przecież jest istota wychowania naszej młodzieży. Dziękuję bardzo.